Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 23, w wersetach od 39 do 49? Jeden z powieszonych przestępców ubliżał mu: jeśli Ty jesteś Chrystusem, ratuj samego siebie i nas. Odpowiadając, drugi karcił go: czy ty nie boisz się Boga, chociaż taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas sprawiedliwie, bo godną zapłatę za swoje czyny odbieramy, ale ten nie uczynił nic złego. Powiedział do Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa. Jezus mu powiedział: zaprawdę ci mówię, będziesz ze mną dzisiaj w raju. Było około 6:00, a stała się ciemność na całej ziemi, aż do 9:00. Zaćmiło się słońce, a zasłona w świątyni rozrywała się przez środek. Jezus, zawoławszy bardzo głośno, powiedział: Ojcze, w Twoje ręce składam mojego ducha. Gdy to powiedział, oddał ducha. Widząc setnik, co się działo, oddał chwałę Bogu. Zaprawdę, ten człowiek był sprawiedliwy. Cały lud, który zszedł się na to widowisko, widząc, co się działo, wracał, bijąc się w piersi. Stali z daleka wszyscy jego znajomi i kobiety, które za nim przyszły z Galilei, przypatrując się temu. Herod, Piłat i przywódcy ludu, tłum, rzymscy żołnierze, wszyscy oni wypuszczali strzały pogardy w kierunku serca świętej ofiary. Do tych szatańskich głosów przyłączył się jeden ze złoczyńców. Bóg jednak zatroszczył się o pociechę dla swego umiłowanego syna. Drugi ze złoczyńców przyjął go jako swojego zbawiciela. A kto do mnie przychodzi, tego nie wyrzucę precz. W przeciwieństwie do Mateusza i Marka, Łukasz w mniejszym stopniu ukazuje cierpienie na krzyżu, a bardziej koncentruje się na rezultatach jego dzieła. Śmierć Pana nie nastąpiła wskutek jego cierpień, lecz potwierdziła fakt, że dzieło zostało zakończone. Teraz Bóg mógł przyjąć grzeszników. Ta śmierć była także czymś niepospolitym w oczach rzymskiego setnika. Nie mógł pohamować swojego zdziwienia. Werset 47. Bóg chciał, by w momencie, gdy jego syn wisiał na krzyżu, dwoje ludzi wydało świadectwo o jego sprawiedliwości: złoczyńca i poganin. A Żydzi? Zaliczyli go do bezbożników i przestępców, a po zakończeniu tego widowiska zawrócili do miasta. Od tego momentu nie widzieli już Pana Jezusa. Po zmartwychwstaniu objawił się tylko swoim uczniom. Zobaczą go dopiero wtedy, gdy przyjdzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. Czytamy w Księdze Objawienia, 1 rozdziale, 7 wersecie.